Siemanko, drodzy widzowie! Dawno mnie tu nie było, ale wracam do was z ciekawym doświadczeniem. Zastanawiające jest to doprawdy, czemu ostatnimi czasy tak często słyszymy o premierach tak niedorobionych gier. Wszyscy słyszeliśmy o fatalnej premierze portu The Last of Us Part 1, który cierpiał na masakryczną optymalizację, czy Star Wars Jedi Ocalały, który potrafi się wywalić po kilka razy w przeciągu godziny. Zupełnie jakby studia deweloperskie czy wydawcy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak gracze reagują na beznadziejne porty. Szczególnie od czasu wielkiego zawodu, jakim była premiera Cyberpunka 2077. Ostatnie lata nie były dla nas zbyt łaskawe. Jakiś czas temu Bastian zarzucił na naszym redakcyjnym Discordzie pytaniem: Komu, bo idę do domu. Że jest taka gierka pod tytułem Redfall i że fajnie byłoby, żeby ktoś z nas ją ograł pod materiał. Przez chwilowy brak pomysłu na swoje gierkowe plany zgłosiłem się na ochotnika, naiwnie myśląc, że skoro FPS i Arcane, to musi wyjść dobrze. Dodam, że nie oglądałem wcześniej żadnych zapowiedzi ani gameplayów. Zaufałem renomie studia, współodpowiedzialnego wszak za Dishonored, a już całkiem odpowiedzialnego za Preya z 2017 roku. I trzymałem kciuki za świetną zabawę. Co z tego wyszło? Jeśli ostatnio mieszkaliście pod kamieniem, to zaraz się dowiecie. Zapraszam. Szczęśliwie na ochotnika do ogrania zgłosił się również Wojtek, czy raczej najpiękniejszy głos na polskim YouTubie, bez którego ogrywanie tego tytułu wiązałoby się ze znacznie boleśniejszymi wspomnieniami. A i w sumie to udało się nakłonić jeszcze Bastiana i... przywitaj się. Cześć widzowie. I waszą discordową adminkę, Kamilę, by również zaznali tej znakomitej zabawy. Redfall, czyli najnowsze dzieło Arcane Austin, to gra w zamyśle skierowana do fanów koopów, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć przygodę samemu. Cała akcja rozgrywa się na terenie tytułowego wyspiarskiego miasteczka, które zostało opanowane przez wampiry. Naszym zadaniem jest dowiedzenie się, skąd się tam wzięły, oraz przejęcie od nich kontroli nad miejscowością. Czynimy to, wcielając się w jedną z czterech dostępnych postaci. Snajpera Jacoba, telekinetyczkę Lyle, utytułowanego łowcę influencera Deva, czy strażaczkę Remi. Uprzedzając pytania dla kolegi, tak, są różne skórki dla naszych postaci, możemy sobie ubierać rozmaite ciuszki, które odblokowujemy podczas gry i tak, można zabijać wampiry będąc furasem. Zajebiście. Okej, dajcie mi proszę ratunku. Każda z postaci posiada szereg indywidualnych umiejętności, które mają nam pomóc w potyczkach z przeciwnikami. No i fajnie, mamy różnorodność, szkoda tylko, że nie za wiele z tego wynika, gdy gra jest dość zachowawczo i stosunkowo nudno zaprojektowana już u podstaw. Więcej o tym w dalszej części materiału. Mimo wszystko przyznaję, że część z nich została ciekawie pomyślana, choć zdecydowanie da się odczuć podobieństwo do tego, co znamy z szeregu innych gier. Generalnie jak na koopa przystało, umiejętności są tak zaprojektowane, by postaci w naszej drużynie uzupełniały się nawzajem. Nie będę się szczegółowo rozwodził nad tymi zdolnościami, wystarczy wiedzieć, że w zamyśle Jacob to taki odpowiednik zwiadowcy snajpera, Lyla to coś w stylu maga bitewnego, Dev pełni funkcję utility, a Remi to połączenie tanka z healerem. Twórcy starali się każdej z postaci nadać charakter, każda z nich zresztą posiada swoją historię oraz usytuowanie w historii miasteczka. Niestety wszystko jest okraszone dziwnie boomerskim żartem, który jest... no słaby kurde, ja nie wiem, jak czytałem opisy postaci, wsłuchiwałem się w historię podczas przerywników, to no nie wiem, miałem po prostu wrażenie, jakby moi rodzice na siłę chcieli stać się młodzieżowi. Znacie ten feeling, takie niby spoko, doceniasz, ale lekki cringe. Nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. Dobra, wróćmy na odpowiednie tory. Pochylmy się nad gameplayem. Long story short, mamy swoją bazę wypadową w miejscu lokalnej remizy strażackiej, choć bez spoilerowania ten stan rzeczy w późniejszym etapie gry się nieco zmienia. Ta nam służy jako miejsce startowe przy każdym rozpoczęciu gry. Umożliwia rozmowę z NPC-ami w celu pozyskiwania misji pobocznych, uzupełnienia sprzętu, czy wreszcie wybierania misji z głównej ścieżki fabularnej. Dobrze usłyszeliście. Wybieranie
zadania. Gra daje nam możliwość wyboru wykonywanych zadań, choć jest to dość pozorne, bo ostatecznie i tak tylko część z nich prowadzi do finału. Dodatkowo mamy możliwość niszczenia gniazd wampirów w różnych częściach mapy, dzięki czemu niwelujemy ich wpływ na danych obszarach. Gniazda w obszarze swego działania wzmacniają przeciwników, tak więc warto się z nimi rozprawić, tym bardziej, że na końcu każdego z nich czeka na nas sowita nagroda w postaci skarbu. Wszystko fajnie, gdyby nie fakt, że te są w dużej mierze swoimi kalkami, niewiele się różnią. Serio. Aż takie kopiuj-wklej w produkcji tak renomowanego studia? No, lipa raczej. Gra oferuje nam także opcję znajdowania i umacniania kolejnych baz na terenie miasta, dzięki czemu poszerzamy swoje strefy wpływów. Po wykonaniu misji pobocznych właściwych dla danej kryjówki możemy zmierzyć się z przywódcą dzielnicy, takim wampirzym Wataszką. Kiedy ich pokonacie, możecie zgarnąć czaszki, które służą graczom za klucze do walki z wampirzymi bogami, czyli końcowymi bossami w każdym rozdziale. Ten pomysł mi się nawet spodobał. Daje graczowi jakiś dodatkowy cel i sprawia, że zaczyna nam bardziej zależeć na miasteczku oraz poziomie naszych wpływów. Ogólnie jest co robić, chociaż inną kwestią jest, czy w ogóle mamy chęć, by cokolwiek w tej grze robić. Ale o tym za chwilę. Samymi umiejętnościami czy przebiegłością nie wyzwolimy Redfall, a więc wypadałoby porozmawiać nieco o broniach. Klas broni jest kilka, na każdą z nich przypada parę modeli. Mamy standardowe bronie ręczne pokroju pistoletów czy rewolwerów, pistolety sygnałowe świetnie sprawdzające się przy podpalaniu krwiopijców, karabiny snajperskie, automatyczne strzelby typu shotgun, czy wreszcie creme de la creme arsenału na wampiry, kołkownice i projektor UV. Jest w czym przebierać, a sam model strzelania jest całkiem satysfakcjonujący. Super. Problem tylko, że czasem nie jesteśmy w stanie jej przeładować, co przytrafiło się na przykład Wojtkowi. Mamy też dość standardowy system rzadkości broni oraz idące z nim w parze bonusy strzeleckie, które są chyba jedynym przydatnym w tej grze dodatkiem. Pozornie miłym akcentem jest też fakt, że nasz arsenał możemy modyfikować kosmetycznie. Choć ostatecznie zbieranie nowych skórek jest mozolne, a ich wygląd niespecjalnie wpływa na lepszy odbiór gry. No, może poza kołkiem, który potrzebny jest do dobijania wampirów, co muszę przyznać, nawet efektownie wygląda. Ogólnie te możemy jeszcze spalić, przemienić w kamień korzystając z promieni UV, czy użyć wspomnianej wcześniej kołkownicy. Tak, kołkownica. Moim zdaniem chyba najfajniejsza broń w Redfallu. Inne środki jedynie osłabiają nasze drogie zębuszki, które po chwili odpoczynku wracają do pełni sił. Napotkać możemy kilka rodzajów naszych zimnokrwistych. Do tego mamy wspomnianych wcześniej dzielnicowych komendantów, którzy pełnią rolę minibossów. No i również wspomnianych wampirzych bogów, będących właściwymi bossami, których pokonanie wymaga sposobu. W szranki staniemy także z ludzkimi kultystami czy agentami Biura Ochrony Belwederu. Tak, brzmią jak wódka i zachowują się jakby wypili parę głębszych. Biuro Ochrony Belwederu jest odpowiedzialne fabularnie za zabezpieczenie pozostałości badań korporacji Avon, która brzmi zupełnie jak Avon. I tak, w grze też tak to wymawiają. Być może nie jest to zwykły zbieg okoliczności, wszakże jakby nie patrzeć, obydwie firmy starają się przedłużać nam młodość. Jedna za pomocą kosmetyków, druga opracowując wątpliwej jakości badania w tajnych laboratoriach. Za pokonywanie przeciwników i wykonywanie misji zdobywamy punkty doświadczenia, a przy każdym awansie naszej postaci uzyskujemy jeden punkt umiejętności, który możemy rozdysponować, wzmacniając nasze aktywne i pasywne umiejętności. Taki klasyczek, który mam wrażenie w tej grze nie za bardzo spełnia swoją rolę. Przykładowo, Layla może wzmocnić swój parasol, by odbijał kule przeciwników, albo sprawić, by jej trampoliny w kształcie wind sprawiały, że zadajemy więcej obrażeń. Tylko po co, gdy ogólny poziom trudności walk nie stawia poprzeczki specjalnie wysoko, szczególnie podczas gry w koopie? Zresztą o AI naszych wrogów porozmawiamy za moment, bo tak opisuję w sumie tę grę, ale jak się w nią w ogóle gra? Czy jest spoko? Ładnie? Wizualnie jest, jak sami widzicie, średnio. Niby mamy jakieś tam rozmycia, refleksy, światłocienie, ale no właśnie, wszystko jakieś takie bez wyrazu. Modele wampirów czy przeciwników wyglądają jak z kilkuletniej produkcji ze średniej półki. Nie tego spodziewałem się po tytule tak znamienitego studia. No, ale w ferworze akcji nie jest to specjalnie ważne, przynajmniej dla mnie. Tylko że, no właśnie, jak jest z tą rozgrywką?
Grając z ekipą fajnie, ale to głównie zaleta ekipki. O kurwa, co to jest? Nic dla mnie nie przebije wspólnie spędzonych wieczorów na Discordzie i ogrywania razem gierki, jaką by nie była. Kiedy graliśmy w koopie na średnim poziomie trudności, przeciwnicy nie stanowili szczególnego wyzwania. Było na tyle łatwo, że nie musieliśmy korzystać ze specjalnych zdolności, a przez kolejne dzielnice wypełnione wrogami przebijaliśmy się niczym nóż przez roztopione masło. W przypadku gry solo jedynym problemem bywały skupiska wampirów, które z racji swojej odporności oraz ruchliwości potrafiły uprzykrzyć życie. Teraz to, na co czekałem w tym materiale. AI przeciwników to jest jakiś jeden wielki farmazon. Miałem wrażenie, że gram w jakąś wczesną alfę. Wrogowie potrafią nas w ogóle nie zauważyć. Często stoją w miejscu i czekają, aż gracze ich wymordują, a niejednokrotnie podejmują mega dziwne decyzje, jak choćby próba ustrzelenia bohatera shotgunem z odległości paruset metrów. Wampiry, zamiast budzić przerażenie, po kilku pierwszych spotkaniach zaczęły w mojej głowie konotować bardziej z workami treningowymi, z nieco większą pulą punktów życia niż kultyści. Zestaw naszych adwersarzy jest do tego dość mało urozmaicony, przez co potyczki szybko się nudzą. Nie zaskakują nas niczym specjalnym, nie stanowią wyzwania, przez co często do pokonania nawet sporej grupy wystarczą nam zwykłe pistolety. Jest to trochę słabe, bo nieraz się przyłapałem na tym, że kompletnie nie korzystam z umiejętności swojej postaci podczas gry wieloosobowej. Co innego, gdy przechodziłem grę w trybie solo. Solo. Przez brak towarzyszy, możliwość szybkiej zmiany pozycji czy dodatkowej siły ognia przydawała się jak nigdy. Dodam też, że o ile jesteśmy informowani przy początku naszej przygody o możliwości ogrywania każdego zadania na wiele sposobów, między innymi skradając się, tak ostatecznie nie ma wielu momentów, by to właściwie uskutecznić. Ba! Podchodząc do przeciwnika od tyłu, nie mamy możliwości wyeliminowania go po cichu. Atak z ręki skutkuje najzwyczajniejszym, zwykłym puknięciem wroga z pięchy. Co? Jakby... why? Kolejnym minusem jest optymalizacja tej niezaładnej, choć też nie najbrzydszej gry. Jakże duże było moje zdziwienie chwilowymi, ale okropnymi dropami FPS-ów z dupy, czy problemami z renderowaniem tekstur. Żeby nie było, posiadam dość świeżą specyfikację komputera, a i Bastian czy Wojtek też swoje narzekali. Do tego masa pomniejszych bugów, jak dziwnie renderowane postaci, nieotwierające się skrzynie z lootem, skaczące modele postaci, niepoprawne renderowanie celowników, czy wspomniany wcześniej problem z przeładowaniem broni. Poza bugami, gra ogólnie stwarza wrażenie niedorobionej, stworzonej nieco na przysłowiowym kolanie. Przykładowo, bardzo bawi mnie fakt, że większość cywilów w naszej bazie ma do powiedzenia jedynie... Wracaj bezpiecznie, Leila. Dodam jeszcze dość śmieszne chodzenie po drabinie, które wygląda jak POV karalucha. Czy konieczność otwierania menu tylko po to, by przeczytać treść notatek czy liścików poszerzających fabułę w przypadku, gdy ktoś z naszej drużyny już zdążył takową znajdźkę podnieść. Ogólnie grając wspólnie, odniosłem wrażenie, że gra nie radzi sobie z utrzymaniem suspensu. W ogóle nie za bardzo daje możliwość wczucia się w klimat. Biegamy od punktu A do punktu B do C. Fabuły co pies napłakał, taranujemy przeciwników niczym zabawkowy samochodzik przejeżdżający mrówki. Boli mnie też fakt, że nie możemy wchodzić do każdego budynku, co znacznie pogłębiłoby immersję. To, że tylko nieliczne są dla nas otwarte, sprawia, że doświadczenie postapokaliptycznego miasteczka spłaszcza się do śmiesznej wydmuszki. A, no i chyba najbardziej irytująca mnie kwestia. Brak wspólnej progresji fabularnej w przypadku grania z ekipą znajomych. Nie rozumiem takiej decyzji w 2023 roku. Dla lekkiego naświetlenia problemu, tylko host sesji będzie miał zaliczone misje w przypadku, gdyby chciał zagrać swoją postacią w trybie solo. Goście po odpaleniu singla będą musieli zaczynać wszystko od początku. Mega irytujące? Także warto być hostem. Reasumując ten rant, widać, że twórcy nie mają specjalnego doświadczenia z grami nastawionymi na koop. I czuć to na każdym kroku. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że więcej z tej gry wyniosłem grając w trybie solo, a nie jak zakłada produkcja, z towarzyszami broni, choć ci na pewno pomogli odwrócić uwagę od jej bolączek. Dobra, dosłuchajmy coś tenteges. Na plus zdecydowanie jest wielkość świata oraz mnogość misji. Po około kilkunastu godzinach gry nie byłem nawet w połowie rozgrywki. Miłą niespodzianką jest fakt, że gdy już myślimy, że czeka nas koniec głównego wątku fabularnego, okazuje się, że przed nami jeszcze przynajmniej kilka razy tyle, zarówno zadań,
jak i mapy do zwiedzenia. Choć to potrafi na początku gry dać nieco zwodnicze wrażenie, jakoby Redfall mieściło się jedynie na przestrzeni paru osiedli. W pełni rozumiem fakt, że ze względu na mnogość bolączek tytuł ten może odepchnąć od siebie większość graczy. Jednak po odpowiednim wkręceniu się w świat przedstawiony, czytaniu rozrzuconych po świecie gry notatek pogłębiających imersję, czy odzyskiwaniu coraz to kolejnych obszarów miasta, po prostu mam ochotę grać i grać. Aha, tak dla potomności. Ekipa ogrywała ze mną tę gierkę dwie sesje po kilka godzin. Później zostawili mnie na pastwę losu. Czy granie solo jest spoko? Jest. Serio, nie trzeba się spinać i szukać na siłę ekipy, choć na pewno w takiej odsłonie pozycja wiele zyskuje dzięki mocy przyjaźni. Brakowało mi nieco jakiegoś koopa, szczególnie w takim niby postapokaliptycznym settingu. Szkoda, że Redfall nie dowiózł w kwestii optymalizacji, urozmaicenia mechanizmów czy sztucznej inteligencji przeciwników. Jednak, pomimo swoich niedoskonałości, tytuł ten w jakiś ciekawy sposób magnetyzuje. Zachęca do sprawdzenia, co będzie za kolejnym rogiem, jak potoczy się linia fabularna. Co z tego, że większość zadań pobocznych to ten sam bullshit, a te główne to w porywach poziom misji pobocznych w Gothicu 3. Sam nie wiem dlaczego, w końcu przez prawie cały ten materiał na Redfalla narzekałem, ale mimo wszystko chcę do tej gry wracać. Być może jest ze mną coś nie tak, może za dużo godzin w niego zainwestowałem i chcę zobaczyć, co jest na końcu. Jedno jest pewne, gra nie jest totalnym shitem i jeżeli lubicie klimaty post-apo / wampiry, to na pewno warto ją wypróbować. Pod warunkiem, że macie abonament w Game Passie. Kupowanie tej gry osobno to jakieś nieporozumienie. Dzięki. Uważajcie na ugryzienia i do następnego. Wsio. A i dajcie znać w komentarzu, jakie gry koopowe polecacie. Może mnie wyratujecie z tego wampirzego horyzontu zdarzeń.